Kolejne zagadnienie, którym chcielibyśmy się zająć, to jest takie, dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest to takie ważne, że Pan Jezus Chrystus będzie rządził jako król na ziemi? A więc dlaczego jest to takie ważne, że Chrystus Jezus Pan będzie rządził jako król na ziemi? Oprócz faktu, że powiedział to sam Bóg, jest to również bardzo ważne, ponieważ Pan Jezus Chrystus został odrzucony, gdy w łasce swej przyszedł na tę ziemię. Pan Jezus Chrystus będzie On, królował dokładnie w tym miejscu, gdzie niegdyś został odrzucony. I co ważne, będzie to rzecz powszechnie uznana. Pan Jezus Chrystus uniżył się, zaś Bóg chce zadbać o triumf i zachwyt osobą Syna. Czytamy o tym m.in. w liście do Filipian, rozdział 2, werset 5. List do Filipian, rozdział 2, werset 5. Albowiem niech w was będą te same myśli, jakie i w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I także fragment pochodzący ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, rozdział 52, wersety od 13 do 15. Oto się szczęśliwie powiedzie słudze memu, wywyższony i podniesiony i bardzo uwielbiony będzie, jako wiele ich zdumieją się nad nim, że przemierzła jest nad innych ludzi osoba jego, a kształt jego nad synów ludzkich. Tak zasię pokropi wiele narodów i królowie przed nim zatulą usta swe, przeto że czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją. Widzimy jednoznacznie, że jest to bardzo ważne, aby rozumieć, że Pan Jezus Chrystus będzie rządził na ziemi jako król. I jest to kluczowa rzecz, nie do pominięcia. Dlatego trzymajmy się tego mocno, co Słowo Boże na ten temat mówi.